W sobotni poranek budzimy Was od 8 rano w Radio Szmur FM. Przez 2 godziny. Witajcie w ostatnią sobotę września. Dzisiaj mamy 30 września, prawda? Pytam moich gości. Dzień dobry. Dzień dobry. 30 września. Mam nadzieję, że nas słychać. Studio Lidia Konar. A dzisiaj specjalne wydanie Śniadanie po polsku, ponieważ już za tydzień Polska Szkoła im. Świętego Stanisława Kostki będzie obchodziła swoje 10. urodziny. W związku z tym mam dzisiaj tutaj 3 gości. Ci, którzy obserwują nasz Facebook, na pewno nie są zaskoczeni, ponieważ było powiadomienie na naszej stronie. W studio jest nasz duszpasterz, ksiądz Janusz. Dzień dobry. Szczęść Boże, dzień dobry. Dzień dobry. Również jest pani dyrektor Polskiej Szkoły, pani Joanna Frycka. Witam serdecznie. I pani Madzia Wtorkiewicz, wicedyrektor Polskiej Szkoły. Dzień dobry, witam. Tak jak wspominałam, dzisiaj będziemy mówić o Polskiej Szkole, nie tylko o 10-leciu, ale generalnie o działalności tejże placówki. Na początek pytanie do księdza Janusza, ponieważ jest tu ksiądz najkrócej z tego towarzystwa. I jak się księdzu podoba Aberdeen? Zimno. Zimno jest w Aberdeen. Ale ludzie są ciepli. Więc jak mi się w Aberdeen podoba? No, jak wszędzie. No. Dużo pracy, ludzi dużo w kościele. To mi się podoba. A nie ma czasu na głupoty, bo pracy mam dużo. Tak generalnie w Aberdeen. Nie wiem, o co pytasz szczegółowo. No pytam generalnie tak o po prostu o wrażenia. Dobrze, wspaniale. W takim razie teraz pytanie do pani dyrektor. Pani dyrektor, pani tu jest bardzo długo już. Ile lat? 13. 13? Tak, w Szkocji 13. Coś musiał te pani dyrektor zatrzymać, skoro aż tyle lat. Mąż. Tylko i wyłącznie mąż. Miałam na myśli muszę szkołę. No, szkoła się zaczęła w zasadzie 3 lata po moim tutaj przyjeździe, więc w 2007 roku ksiądz Piotr, ówczesny duszpasterz Polaków na mszy świętej podczas ogłoszeń powiedział, że szuka osób, żeby może założyć jakąś polską szkołę, więc zgłosiła się pani Arleta Jasińska, pierwszy dyrektor szkoły, no i ja, i spotkaliśmy się w trójkę i utworzyliśmy małą szkołę przy parafii St. Peter's, wówczas na Castlegate i pierwszy rok mieliśmy 30 uczniów. Więc takie były początki polskiej szkoły w Aberdeen. No proszę, już pani odpowiedziała za wszystkie pytania prawie. miałam zamiar o to zapytać za chwileczkę, ale w takim razie pytanie do pani wicedyrektor. Pani tutaj przyjechała kilka lat temu. Tak, dokładnie. Jak to się stało? Przyjechaliśmy tu razem z mężem. Mąż dostał pracę najpierw początkowo w Dundee i tam zdecydowaliśmy się przenieść. Mieliśmy w planach pozostać tutaj rok, może 2 lata. Jesteśmy już 4, ja jestem ponad 4, prawie 5 lat. Mąż jest już 5 lat i myślę, że no na razie jak tutaj na tą chwilę, na chwilę obecną nie wybieramy się z powrotem, mimo że cały czas w sercu mamy Kraków. Tak właśnie wszystkich was pytałam o to, jak długo tu jesteście i jak widzicie Aberdeen, ponieważ wydaje mi się, że chyba to nie jest przypadek, że tutaj wszyscy jesteśmy razem. Właśnie tu i teraz w studio. Była już mowa o tym, jak powstała Polska Szkoła imienia Świętego Stanisława Kostki. Skąd się wzięło takie imię? Kto je wymyślił? Szukaliśmy patrona, który byłby Polakiem, więc no, święty Stanisław jest Polakiem. Nie wiedzieliśmy, że kilka lat później będziemy mieli duszpasterza jezuitę, więc święty Stanisław Kostka był jezuitą, więc tak się jakoś dziwnie złożyło, jakaś opatrzność Boża. I jest to dobry patron dzieci, więc pasował do akurat istoty szkoły, która jest na obczyźnie dla tych dzieci stworzona. I Polak z diecezji płockiej pochodzi, z Choskowa, a ja jestem ziomkiem świętego Stanisława Kostki, niecałe 100 kilometrów od tej miejscowości pochodzę. Wszystko ma swój cel. Wszystko ma też swój sens. Ja myślałam, że może też chodziło o to, że 18 września, czyli no tak mniej więcej około początku każdego nowego roku szkolnego jest też święto, wspomnienie liturgiczne świętego Stanisława Kostki. Myślałam, że to też ma związek z tym, że szkoła wybrała właśnie takie imię. Tak, przypuszczam, że tak może była taka idea księdza Piotra. Być może i patron młodzieży. Szczególnie patron młodzieży, bo tutaj
jak przyjechaliśmy, nie było żadnej szkoły, więc nie było opieki nad dziećmi w żaden sposób, nie było katechezy i istota powołania takiej szkoły to było język polski oczywiście i pielęgnowanie tradycji polskich, natomiast przede wszystkim już od samych początków właśnie nauka katechezy. Działaliśmy przez pierwszy rok przy St. Peter's, natomiast później już te sale były za małe, bo przyszło już następnego roku już mieliśmy od września 130 uczniów, więc w ciągu roku to skoczyło do 100, o 100 więcej osób już się zapisało do szkoły i ksiądz zresztą wtedy też Piotr się przeniósł do katedry i tam urzędował i ksiądz proboszcz Keith na 2 lata użyczył nam właśnie katedry, żebyśmy tam mogli prowadzić zajęcia. A potem była grammar school. Tak, później już mieliśmy kolejnego roku 160 osób i już się nie mieściliśmy niestety w katedrze i podjęliśmy decyzję o przeniesieniu do większej placówki i tego roku musieliśmy w związku z tym wprowadzić opłaty za szkołę, bo przez pierwsze 3 lata wszyscy nauczyciele, opiekunowie, wszyscy pracowali charytatywnie i szkoła była bezpłatna. A teraz szkoła liczy tylu uczniów, że się nie mieści nawet w jednej. W jednym budynku. Tak, to może Magda powie dlaczego. Pani Magda tutaj pomogła nam podjąć tę decyzję przeniesienia do 2 budynków i pani Magda tam pracuje i jest odpowiedzialna za ten ośrodek. Ja jestem na razie w Gramar, więc musieliśmy tak przenieść się, mieliśmy spotkanie z rodzicami, takie długie jakby analizy robiliśmy, żeby zobaczyć, czy to jest dobra decyzja. Nie mieściliśmy się, dzieci miały dobre warunki, natomiast nie mogliśmy się już więcej rozwijać, ponieważ nie było już więcej sal do wynajęcia w tym budynku, które byłyby dostosowane do warunków nauki języka polskiego. Tam są sale chemiczne, jakieś sale do gotowania, więc tego już nie mogliśmy wynajmować i stwierdziliśmy, że albo postawimy na rozwój, czyli damy tym dzieciom, po prostu jest dużo zgłoszeń, w tym roku już 330 uczniów mamy i albo przestaniemy przyjmować do szkoły, albo damy możliwość właśnie poprzez przeniesienie na 2 budynki i pani Magda może opowiedzieć, jakie tam są warunki, bo z tego co wiem, to raczej wszyscy są zadowoleni. Jesteśmy bardzo zadowoleni teraz ze współpracą z Harlow Academy. Naprawdę bardzo fajne warunki mają uczniowie nasi. Jesteśmy teraz szkołą, która przede wszystkim skupia wokół siebie nieco starsze dzieci. Nie mamy już niestety tych naszych zerówkowiczów, pierwszo- i drugoklasistów. Od 3 klasy zaczyna się edukacja w Harlow. Bardzo przyjemny budynek, bardzo przyjemna obsługa, bardzo przyjemny pan tutor, który wspomaga nas bardzo mocno. Myślę, że będziemy się dalej rozwijać, mam przynajmniej taką nadzieję. Przede wszystkim również decyzja o tym, że przenosimy się do Harlow Academy była spowodowana tym, że postanowiliśmy otworzyć klasę 7, a docelowo również klasę 8. Te klasy zdecydowanie w Grammar School nie miałyby już prawa istnieć, nie byłoby po prostu miejsca, w którym mogłyby się te dzieci uczyć. Dzieci, przepraszam, to już młodzież. I tak samo liczymy na to, że może uda nam się jeszcze mocniej rozwinąć klub młodzieży. Działał on dość sprawnie rok temu, 2 lata temu. W tym roku na razie chyba młodzież potrzebuje jeszcze troszeczkę czasu na rozruch powakacyjny. Jeszcze na razie nie mamy aż tylu chętnych do uczestnictwa w klubie. Natomiast my bardzo serdecznie zachęcamy. Ten klub młodzieży będzie działał, spotkania będą organizowane. Myślę, że tutaj i pan Piotr, i pani Ola, i pani Anetka będą starały się zapewnić jak najatrakcyjniejsze zajęcia właśnie dla uczniów z klubu. Wspaniale, ale powiedzieliśmy ważne sedno, otóż Polska Szkoła im. św. Ksiądz Wakowski to szkoła katolicka. Pytanie do was wszystkich, jaką rolę w wychowaniu uczniów odgrywa modlitwa, msza święta, no właśnie. Wychowanie zawsze jest oparte na jakichś wartościach, które wyznajemy. Inaczej mówiąc, może my Polacy powinniśmy też dbać, pielęgnować własne tradycje, nie zapominać o korzeniach. Polskość zawsze była związana z Kościołem i ona się ostała przy Kościele. Przy Kościele właśnie, gdzie podczas zaboru został zachowany właśnie język polski, gdzie była pielęgnowana tradycja. I również Polacy na emigracji powinni pamiętać o swoich korzeniach, o swoich przodkach, o swojej tradycji, o wartościach, które towarzyszyły narodowi polskiemu przez wieki. No i to, w tym pomaga nam właśnie Kościół, w tym pomaga nam modlitwa, w tym pomaga nam wiara, w tym pomaga nam właśnie to wszystko, co wynosimy z całego dziedzictwa chrześcijańskiego i katolickiego. W Aberdeen działają 3 polskie szkoły. I dlaczego ksiądz wybrał
tę szkołę, żeby w niej nauczać? Nie miałem wielkiego wyboru, ponieważ to jest największa szkoła i najwięcej dzieci, więc to było jakby naturalne, że idę tam, gdzie jest najwięcej dzieci. I moje zadanie jest głównie do przygotowania do sakramentów. W związku z tym to jest moja odpowiedzialność i dlatego chciałem wyjść tam, gdzie jest najwięcej dzieci, żeby mieć z tymi dziećmi kontakt, nie tylko na mszy świętej, ale również na katechezie. Choć może nie w pełnym wymiarze, bo katecheci mi pomagają, ale żeby mieć kontakt z tymi dziećmi, żeby te dzieci poznać, żeby z tymi dziećmi nawiązać jakieś właśnie relacje i bo to pomaga później właśnie też również i w kościele. Natomiast chodziłem w ubiegłym roku do szkoły, do dwóch szkół. W tym roku ze względu na właśnie ilość klasy i reformie, musimy zmienić system, dostosować nasz polski system do obowiązującego w danej diecezji. W związku z tym, ze zwiększeniem liczby godzin, nie jestem w stanie być we wszystkich szkołach. Osobiście jako nauczyciel, ale będę oczywiście odwiedzał te szkoły, ponieważ przygotowanie i katecheza jest mi powierzona przez biskupa, ja za to odpowiadam, wobec tego muszę być zorientowany i wspomagać katechetów w tym procesie. I ostatecznie spotykamy się zwykle w kościele na przyjmowaniu sakramentów tajemniczenia chrześcijańskiego. To prawda. Czy łatwo jest uczyć Polonię? To pytanie nie tylko do księdza, ale również do pań. Jeśli mogę powiedzieć, jestem w Aberdeen od stycznia, ale w Szkocji już 11 rok. Jest problem, myślę, że wszyscy doskonale wiedzą, że dzieci normalnie uczą się od poniedziałku do piątku w szkołach szkockich. I mówią tam po angielsku, w domu mówią po polsku. Jest problem z czytaniem i pisaniem po polsku. W związku z tym nauczyciele tutaj mają też trudność. Ja jako nauczyciel i inni nauczyciele, więc myślę, że ważną rzeczą jest, żeby też rodzice o tym mieli świadomość i jeśli chcą, żeby dzieci mówiły, pisały i czytały po polsku, potrzebna jest systematyczność. 15 minut dziennie, ale codziennie. Nie tylko w sobotę i to nie jest zadanie tylko szkoły, ale przede wszystkim właśnie rodziców. Natomiast w przyszłości, jeśli dzieci będą mówiły, pisały, czytały po angielsku, będą mówiły, czytały, pisały po polsku, daj Boże jakimś innym języku, to jest wielki wtedy plus dla właśnie takich dzieci, które potrafią to. Ponieważ wielu Polaków mówi, ale nie czyta i nie pisze, zwłaszcza młodszych. Bo choćby jest trudność w pisowni, trzeba dzieciom pokazać, nauczyć, jak się pisze po polsku, zwłaszcza małe literki, czy P, mała literka P, duża literka P, mała literka G, duża literka G. Tak samo czytanie. Język polski jest może bardziej skomplikowany, jeśli chodzi o szy, czy różne takie właśnie sprawy. I to jest oczywiste, że jeśli nie używają, nie czytają na co dzień dzieci, to mają z tym problem. Mhm. To pani wicedyrektor, jest pani odpowiedzialna za programy nauczania. Uważam, że ksiądz tutaj trafił w samo sedno, mówiąc o tym, że jednak potrzebna jest przede wszystkim systematyczność i my jako nauczyciele nie jesteśmy też cudotwórcami, nie jesteśmy w stanie dokonać cudu i nauczyć dzieci w momencie, kiedy będą one pracowały tylko przez 90 minut w ciągu tygodnia i to jeszcze nie każdego tygodnia, bo przecież są przerwy, są wakacje i nie nauczą się płynnie czytać w języku polskim, nie nauczą się pisać w języku polskim, mimo bardzo ciężkiej pracy naszej kadry, jeżeli nie będzie to kontynuowane w domu, jeżeli nie będzie to jeszcze przez rodziców wspierane dodatkowymi, prostymi ćwiczeniami. To, o czym mówi ksiądz, 15 minut dziennie, to w zupełności powinno wystarczyć. Cieszy nas to, że mamy naprawdę wielu uczniów, u których widać tą pracę w domu. Widać, że ten język polski ich rozwija się coraz lepiej, coraz ładniej czytają, coraz lepiej piszą, ale niestety mamy też również takich uczniów, którzy o ile na samym początku swojej edukacji w klasie pierwszej, w zerówce, kiedy poznają literki, poznają język polski, są nim zafascynowani, rzeczywiście uczą się chętnie tego nowego języka dla nich,
uczą się, znaczy może nie nowego, inaczej, języka, którym posługują się w domu, ale uczą się go w mowie, znaczy w, przepraszam, w piśmie i właśnie w czytaniu. Natomiast no, w starszych klasach, w momencie, kiedy przychodzi więcej zajęć w szkockich szkołach, kiedy przychodzi więcej towarzystwa szkockich kolegów, koleżanek, ten język polski gdzieś zostanie odepchnięty na boczny tor i w klasie szóstej, piątej, gdzie powinni już praktycznie płynnie mówić, czytać, pisać w języku polskim, gdzieś nadal są z tym problemy. Może jeszcze dodam jedno takie zjawisko, bardzo ciekawe w szkole. Mój syn jest z rocznika 2004, na dzień dzisiejszy ma 13 lat i jego rocznik, jak był w klasie komunijnej, to było 64 osoby wtedy i do trzeciej klasy przeszło 12 osób w jego roczniku. Natomiast na dzień dzisiejszy w szkole mamy w klasach trzecich ponad 70 osób. W klasie czwartej mamy 34 uczniów. Więc i to nie chodzi tylko o to, że wzrosła liczba uczniów. Chodzi też o to, że widzę, że rodzice coraz bardziej przywiązują wagę do tego, żeby dziecko nie przyszło tylko na te 2 lata do szkoły czy 3 w klasach 0, 1, 2, tylko żeby również kontynuowały później. I te dzieci są zainteresowane, zajęcia są przygotowane bardzo precyzyjnie i nauczyciele próbujemy zawsze tak robić, żeby to były zajęcia interesujące. I te dzieci lubią chodzić do szkoły. Jakby się pani spytała w szkole, to dzieci są zadowolone i podobają im się różne i organizujemy wydarzenia różne i wystawy i zachęcamy te dzieci po prostu, żeby kontynuowały. No, najbardziej oczywiście lubią rodzice, jak dzieci chodzą do szkoły, więc część dzieci jest zmuszanych. Ja mojego syna też zmuszam, żeby chodził, już jest w 7 klasie. Natomiast widzę, że mu się podoba. To nie jest tak, on troszkę narzeka, że rano musi wstawać, ale jak idzie już do tej szkoły, to jest szczęśliwy i widzę bardzo dużo wiadomości, które ma, na przykład mówi czasami o powstaniu warszawskim, różne rzeczy, których nawet no ja nie wiem, czy nauczył się ich w polskiej szkole, tak? Więc wydaje mi się, że jest ta tendencja do tego, że rodzice dużo większą wagę właśnie przywiązują do tej polskości. No też to zjawisko teraz, że wiele osób jednak wraca do Polski. W zeszłym roku wróciło do Polski około 20 uczniów z naszej szkoły, więc to jest bardzo dużo osób. Pierwszy rocznik, który był taki właściwie wysoki właśnie, jeżeli chodzi o tą liczbę. Teraz na 8.24 troszeczkę, 25 nawet troszeczkę się rozgnęliśmy, ale skoro mowa o dzieciach, to mam też ich wypowiedzi. Myślę, że jest na to dobry czas, żeby teraz tego posłuchać. Ania, klasa szósta. Jak ci się podoba polska szkoła? A mi się bardzo podoba, jest fajnie i lubię się uczyć i tutaj jest miło. Tutaj są miłe osoby i bardzo mi się podoba uczestniczyć co tydzień i jest mi akurat smutno, kiedy jestem chora i nie mogę uczestniczyć. Jak długo uczysz się w polskiej szkole? Od klasy pierwszej się uczę już, a jestem teraz w klasie szóstej. Czy zostaniesz jeszcze rok? Chętnie. Bardzo chętnie. Jakie są twoje ulubione przedmioty? Wszystkie są fajne, bo są jakby różne. Fajnie się uczyć wszystko innego. A jak język polski? Czy udało ci się nauczyć troszeczkę lepiej języka polskiego? Nie do końca jestem najlepsza w polskim. To mogę się chwalić w tak. Polski język jest trudny. Ale żeby się nauczyć go, też trzeba go używać, prawda? To prawda. I próbuję go używać często. Bardzo się cieszę. Filip, klasa szósta również. Jak długo w tej szkole uczysz się? Policzmy. 2, 3, 4, 5, 6. 5 lat! Już całkiem długo. I jak ci się podoba polska szkoła? No fajnie, jest dużo miejsca. Pewno. Jak ci idzie nauka w polskiej szkole? A mi dobrze idzie. I tylko zdobywam dyplomy i nie chcę się tym chwalić, ale jak mnie pani zapyta, to pani powiem. Dobrze, to więc jakie dyplomy zdobyłeś do tej pory? Za konkurs polonistyczny, za wzorowe zachowanie w drugiej klasie i dużo szóstek mam. Wspaniale, a jaki jest twój ulubiony przedmiot? Historia. Na pewno? Tak. To dlatego czytasz o Rzymianach tutaj na zajęciach o średniowieczu. Jep. Adrian, również klasa szósta. Jak ci się podoba polska szkoła? Ta szkoła jest fajna, mamy dużo miejsca i nauczycieli są miłe. Nie jest tak nudno w klasie. Co myślisz o polskiej szkole? Fajna jest. Jak ci się to podoba?
No powiedz tak szczerze, o co myślisz o zajęciach na polskiej szkole? Co ci się podoba może? Historia. Historia, wspaniale. A co konkretnie, jaki temat? Epoki. Epoki, a które konkretnie? Średniowiecze. Super, wspaniale. Zuzia z tej strony. Dzień dobry. Ta szkoła jest lepsza. Ile masz lat? 12. 12 i powiedz może trochę więcej o sobie, jak tu się znalazłaś, ile lat tu się uczysz i co ci się podoba w polskiej szkole? Uczę się tutaj 7 lat, zaczęłam od zerówki. Uczę się historii polskiego i religii. I teraz jestem w 6 klasie. Mam siostrę i brata. Wszyscy uczą się? Wszyscy się uczą w polskiej szkole? Moja siostra tak, i mój brat jest za mały jeszcze. I jak ci się podoba polska szkoła? Fajne. Takie ogólne stwierdzenie to fajne. Co najbardziej ci się podoba? O to mi chodzi. Lekcja. Mam koleżanki. Jedna z nich ma na imię Oliwia. Pięcek. A jak ci idzie język polski? Nie najgorzej. Jak masz na imię? Zuzanna. Zuzia. Ile lat się uczysz w polskiej szkole? 3. 3? I co ci się najbardziej podoba? Polski i nauka. Nauka? A jak ci idzie nauka właśnie? Myślę, że dobrze. Zdobywasz dobre oceny, nagrody? W tamtym roku wyszłam na scenę i miałam wyróżnienie. Super. Jak masz na imię? Alicja Lewandowska. Alicja Lewandowska i jesteś teraz w klasie 4. Jak ci się podoba polska szkoła? Jest bardzo fajna. Dużo lekcji, bardzo dużo przerw. Czyli jednak nie jest tak źle. Wcale. Jaki jest twój ulubiony przedmiot? Polski i historia. Czy wiesz, że ta szkoła obchodzi już swoje dziesięciolecie? Ma 10 lat. To jest dużo czy mało? Dużo. Jak masz na imię? Bartek. Ile lat się uczysz w tej szkole? 3. 3 lata już, tak? To jest dużo czy mało? Dużo. Czego się nauczyłeś do tej pory? Polskiego, historii, religii. Takich rzeczy, które się uczysz w polskiej szkole. A co myślisz o tej szkole? Że jest dobra, dużo się nauczyć w niej. Można? Można, no można. A koledzy, koleżanki? No, fajni. Dużo poznałaś kolegów tutaj? No, znajomych. A czy myślisz, że te przyjaźnie przetrwają jeszcze? Możliwe. Bardzo możliwe. Jak nie będą się kłócić i takie tam. Tak, jak masz na imię? Natalia Grybelna. Jak ci się podoba polska szkoła? Podoba mi się bardzo, dlatego że bardzo dużo tu się uczę i teraz ze suchu już mogę w 3 klasie pisać, w 4. Nie muszę mieć coś napisane na tablicy, żeby to przepisać. Wspaniale, cieszysz się z tego? Tak, bardzo i cieszę się z tej szkoły, tak samo jak moja mama i moja rodzina cała. Jestem zaskoczona tym entuzjazmem. Jak masz na imię? Amelia. I co powiesz o polskiej szkole? Fajnie jest i tu są miłe nauczycielki bardzo. A co najbardziej lubisz robić w polskiej szkole? Lubię bardzo, jak uczę się nowych rzeczy i spędzać czas z moimi przyjaciółmi. Super. Czy chciałabyś tu jeszcze zostać na kolejne lata? Tak. Tak? Super. Julia, lat? 8. 9. No prawie 9. 8, prawie 9, tak? Co myślisz o polskiej szkole? Fajna i lubię pisać, czytać i miły nauczyciele. Okay, a co jest najfajniejszego w polskiej szkole? Ortografia i gramatyka. No proszę. Takie rzeczy Cię interesują? Czym się różni polska ortografia od angielskiej? Polska ortografia mnie różni od angielskiego, bo są różne inne tradycje i różne inne jedzenia i tańce i takie rzeczy. Polska szkoła jest inna od angielskiej szkoły. Dlaczego? Bo w polskiej szkole gadają po polsku i robią więcej pisania po polsku i lepsze pisanie, a po angielsku to nie ma głosów żadnych ani takich w ten. Czy to jest ważne, żeby uczyć języka polskiego tutaj? Tak. Dlaczego? Bo język polski jest ważny na twoją ojczyznę i twoja ojczyzna to jest też ważna, bo to też tam masz swój język i tradycja. Dziadków też i rodzina. Marcin, klasa 5. Jak ci się podoba polska szkoła? Fajnie jest.
A czy myślisz, że język polski jest ważny? Jest ważny dla nas, no bo można uczyć więcej o Polsce. Mhm, dobrze. A lubisz polską szkołę? Tak. Jaki jest twój ulubiony przedmiot? Najbardziej historię. Dlaczego akurat historia? To nie jest trudny przedmiot dla ciebie? No jest trudny, ale dam radę. Co cię najbardziej interesuje w historii? Najbardziej lubię od historii to jak my uczymy się coś o Polsce, jak Mieszko I. Czyli lubisz średniowiecze, tak? Tak. Super. Jak masz na imię? Wiktoria. Dobrze. Wiktoria, ile masz lat? 10. Mhm. I co myślisz o polskiej szkole? Jest bardzo fajne i możesz się dużo nauczyć. Mhm. O czym nauczyłaś się ostatnio? Jak się pisze, czytać o historii, o religii. Super, wspaniale. A ile lat jesteś w tej szkole już? 3. Mhm. 3 lata. Czy myślisz, że ta szkoła jest ważna dla ciebie, czy nie? No, bo się bardzo dużo uczysz. Mhm. A czy ta wiedza ci się przyda w przyszłości? No. A do czego? Bo może jak będziesz starsza, wylecisz do Polski i nie będziesz mogła, nie wiesz, jak się będzie pisać czy czytać po polsku, a jak teraz się uczysz, to będziesz umiała czytać po polsku. Wspaniale, dziękuję. Jak masz na imię? Zuzia. Jak ci się podoba polska szkoła? Fajna jest. Tak? A czego lubisz się uczyć w polskiej szkole? Najbardziej lubię polski. Super. A czy język polski jest dla ciebie ważny? Dlaczego? No bo dużo uczę się o swoim własnym języku. Super, wspaniale. Jak masz na imię? Marcelina. Marcelina, ile masz lat? 8,5. Czyli to jest klasa, która już trzecia. Trzecia A, wspaniale. Jak ci się podoba polska szkoła? Bardzo dobrze. Bardzo ci się podoba szkoła, tak? Tak. A najbardziej? Tyle. Aż tak ci się podoba, tak? Tak. Tak bardzo mocno, super. Czy uważasz, że język polski jest ważny? Mhm, a dlaczego? Bo jesteśmy Polakami. Mhm, wspaniale. A starasz się mówić po polsku w tej szkole? Tak, bo jestem Polką. Wspaniale, tak? I wywiad, to nie wiedziałam, że mi się nas przydarzy. Jak masz na imię? Bartek. Mhm, i masz lat? 10. Mhm. Co powiesz o polskiej szkole? Fajna. Fajna jest. A który przedmiot najbardziej lubisz? Rysować. A, najbardziej rysować, wspaniale. Jeszcze nie widziałam tych rysunków, mam nadzieję, że kiedyś zobaczę. Wspaniale. Jak masz na imię? Natalia. Polecam tę szkołę, bo tu można się naprawdę nauczyć wiele rzeczy. A, na przykład? Na przykład pisać po polsku RZ i wiedzieć, kiedy U otwarte pisać, kiedy U zamknięte. I RZ, kiedy pisać, kiedy Ż z kropką i podobne rzeczy. Widzę, że bardzo lubisz język polski. Tak, chyba go nawet bardziej lubię niż angielski. Nie wiem dlaczego. Bardziej sobie z nim radzę. Wspaniale. W takim razie życzę ci jeszcze więcej sukcesów. Dziękuję. Proszę bardzo. Jak na imię? Nadia Borowicz. Mhm. I co powiesz o polskiej szkole? Że bardzo mi się podoba polska szkoła, bo odkąd tu przyszłam, mam dużo humoru. Nauczyłam się dużo różnych słów. Tak samo jak i poprawiłam swoje niektóre słowa i chyba to wszystko. Wspaniale, dziękuję. Co masz na imię? Laura. Laura, jak ci się tutaj podoba? Byłam tutaj od pierwszej klasy i na początek nie chciało mi się przychodzić, ale teraz mi się tym dłużej jestem, tym bardziej mi się podoba. A co ci się najbardziej podoba w polskiej szkole? Przyjaciółki, nauczycielki. Wow. A język polski? Też. Wspaniale. Jak masz na imię? Maja. Maja. I jak ci się podoba tutaj w tej szkole? Fajnie jest. Lubię lekcje, są fajne i są zabawne. I lubię poznawać nowych ludzi w szkole. I że wszyscy na przerwach, wszyscy po prostu mogą sobie pójść i po prostu bawić się z przyjaciółmi. A nauka? Jak ci się podoba? Większość lekcji jest fajnych i zabawnych. I można uczyć się, w szkole można uczyć się w zabawny sposób, a nie w normalny, taki nudny. A język polski? Język polski jest bardzo przydatny i cieszę się, że możemy się go uczyć, nawet jeśli to znaczy, że potrzebujemy dodatkowego dnia w szkole. Wspaniale, bardzo miło mi jest to usłyszeć. Dziękuję. Dziękuję.
Słuchacie Śniadanie po polsku. Słuchacie Śniadania po polsku w Szmu FM. Słuchacie Śniadania po polsku w Szmu FM. W studiu mam jeszcze gości. Dalej jesteśmy. Pani dyrektor z Polskiej Szkoły im. Świętego Sławakowski, pani Anna Forycka, pani wicedyrektor Magda Wtorkiewicz i ksiądz Janusz Wilczyński. Moi drodzy, przed chwileczką usłyszeliśmy na naszej antenie wypowiedzi dzieci z polskiej szkoły. Wszystkie były spontaniczne, tutaj nie było naprawdę niczego ustawionego. To były to wypowiedzi głównie dzieci z klas 3, 4 i 5. Co mnie zaskoczyło, że na przykład niektóre dzieci są urodzone tutaj w Wielkiej Brytanii, a wypowiadają się o Polsce jako o swojej ojczyźnie. Czy nie jest to wspaniałe? No tak, najbardziej mi się podobał ten komentarz tej dziewczynki, bo jestem Polką. To było bardzo takie dobitne. Tak, dzieci widzę tutaj po tych wypowiedziach, że są zadowolone. Nawet jestem zaskoczona, bo myślałam, że będzie chociaż jakaś część... Że przynajmniej część dzieci będzie narzekała na to, że musi wstawać rano, tak. Że ma 5 dni zajęć w szkockiej szkole, plus jeszcze 1 dzień w sobotę muszą spędzić w polskiej szkole, a tu z tego wynika, że naprawdę bawią się tutaj dobrze. U nas w naszej szkole, co bardzo, bardzo nas cieszy. Mhm. A ty, ksiądz? No jestem dumny z dzieciaków, są patriotami i sami podkreślali, no, nie będę powtarzał, co mówił Pan, ale właśnie trzeba pielęgnować tradycje przodków. To prawda, Jest. Właśnie, mówiliśmy o uczniach, ale nie mówiliśmy w ogóle o nauczycielach. Pytanie, czy szkoła stawia wymagania nauczycielom? Czy muszą prezentować jakiś określony poziom wartości? No i to pytanie też do Was wszystkich. Może zacznę ja, dlatego że tak jakby mam troszeczkę pod swoją opieką tych nauczycieli. Rzeczywiście u nas w szkole pracują sami nauczyciele, którzy mają przygotowanie pedagogiczne. To jest pierwsza podstawowa sprawa. Ktoś, kto przychodzi do nas, sprawdzamy, czy ma takie przygotowanie, czy ma przygotowanie pedagogiczne, czy ma uprawnienia do pracy z dziećmi. Potem oczywiście jest taki okres próbny, czas roku, 2 lat, kiedy przyglądamy się danej osobie, jak ona pracuje, czy pracuje dobrze, czy spełnia te wymagania, o które nam chodzi. Czasami jest jakieś przesunięcie, na przykład okazuje się, że nauczyciel, który przyszedł do klas młodszych, lepiej sprawdza się z klasami w pracy z klasami starszymi, ale myślę, że w tym momencie mamy naprawdę bardzo silny i bardzo dobry zespół, z którego jestem bardzo dumna i bardzo wszystkim nauczycielom tutaj w tym miejscu dziękuję za ich pracę, za ich poświęcenie, za czas, jaki spędzają, przygotowując się również do zajęć, bo wiem, że się przygotowują. Prowadzimy też, Magda prowadzi wizytacje w klasach, też każdy nauczyciel ma co najmniej raz w roku taką wizytację i prowadzimy oceny pracowników, więc też mamy od nauczycieli feedback, co oni myślą. Raz w miesiącu jest rada pedagogiczna, więc też się spotykamy i omawiamy różne problemy, które są z dziećmi, czy jakieś nowe metody nauczania. Próbujemy już teraz po raz 3 czy 4 w ciągu 10 lat zmienialiśmy też podręczniki, więc to też pod wpływem nauczycieli, którzy czasami mówią, że jest jakiś lepszy podręcznik na rynku, sprawdzamy wtedy taki podręcznik i podejmujemy decyzję albo o zmianie, albo o tym, że zostajemy przy tych podręcznikach polonijnych. W tym roku mamy też bardzo ciekawą osobę, która zaczęła pracować w naszej szkole, to jest oczywiście nasz logopeda. Bardzo dużo osób się zgłasza do mnie, nawet z zewnątrz, prosząc o usługi logopedy. Do tej pory mieliśmy jedną nauczycielkę, która miała też kwalifikacje, żeby to prowadzić, natomiast teraz mamy osobę, która już ma kwalifikacje, doświadczenie i jest na cały etat zatrudniona, żeby właśnie prowadzić zajęcia z tymi dziećmi i korygować te wymowy. Dzwonił nawet ktoś do mnie ostatnio z Inverness, żeby przyjeżdżał tutaj, jeżeli tylko znalazłby logopedę, bo podobno tutaj na północy po prostu nie ma takiej osoby, która była
byłaby logopedą polskim, więc mamy też osoby z zewnątrz, które dochodzą tak z trzylatkowie, czterolatkowie i już korzystają z tych usług. No, nasz chociażby ksiądz jest bardzo wykwalifikowany, bo ksiądz jest nauczycielem mianowanym, to też mamy takie szczęście, że jakoś tak Pan Bóg nam syła takich duszpasterzy, którzy każdy ma coś, tak? Każdy ma jakiś dar. W tym roku od 2 lat już mamy właśnie księdza, który ma bardzo dobre kompetencje i te zajęcia są bardzo ciekawe. Byłam kilka razy, by sobie posłuchać i czego się z księdza nauczyć, więc bardzo, bardzo ciekawe. Więc mamy bardzo duże szczęście. Chociażby pani Magda mieszkała w Dundee, a przyjeżdżała tutaj przez kilka lat do nas, dojeżdżała, więc też to nie są zawsze lokalni nauczyciele, też dojeżdżają niektórzy troszkę z Aberdeen. Mm-hmm. Tak. Mm-hmm. Wiem, że pani Maciej się spieszy, bo dzisiaj zaczynamy zajęcia. Zajęcia i też przygotowania do 10-lecia szkoły, tak? Tak. Wszystkich rodziców bardzo serdecznie zapraszamy na uroczystość, na przedstawienie organizowane przez naszych uczniów, przygotowywane przez naszych nauczycieli i naszych uczniów. Mam nadzieję, że cały spektakl uświetni obchody 10-lecia. Bardzo dziękuję pani za przybycie. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Wszystkiego dobrego. I ksiądz jeszcze zostaje w studiu, pani dyrektor również, także nie wyłączajcie jeszcze odbiorników. Pytanie do księdza o te wartości, jakie powinny prezentować nauczyciele i w ogóle kadra. Kadra? Tak, w polskiej szkole. No te polskie wartości, które można by powiedzieć dziedziczymy w naszym całej tradycji, a one wynikają z dekalogu. Cóż tu więcej dodać, cóż ująć. Trzeba być dobrym, sprawiedliwym, pomagać ludziom, kochać ludzi. No, to wszystko wynika z naszej tradycji chrześcijańskiej i katolickiej. Te wartości. Miłość ojczyzny, miłość, bo jak było na sztandarach polskich. Bóg, honor, ojczyzna. Honor, ojczyzna. To najkrótszy skrót tych wartości. Dlatego też myślę, że nauczyciele w tych sądach wynika właśnie, że nauczyciele to realizują. Bo dzieci podkreślały ważność właśnie historii, znajomość właśnie historii polskiej, znajomość tradycji i swoich korzeni, tego, kim jesteśmy, prawda? Tak przy okazji pytanie, jak współpracuje się ksiądz z nauczycielami? O, to jest dobre pytanie, prawda? Z nauczycielami? Dobrze, tak. Bardzo dobrze. Tak? Bardzo dobrze się współpracuje, tak. Rozśmieszamy księdza, ksiądz nie lubi przychodzić na nasze żarty. Co prawda, ja głównie mam kontakt i współpracuję z katechetami, ale spotykam się też przecież z nauczycielami z różnych innych okazji, czy to w przerwie, czy w kościele, czy przy niej okazji. I ta współpraca jest bardzo dobra. Głównie dzięki temu właśnie, że pani dyrektor też ma bardzo dobre podejście do wszystkich ogarnia swoją troskliwą opieką i nam pomaga w tym wszystkim. Ja oczywiście, kiedy przyjechałem tutaj do Aberdeen, miałem bardzo dużo pracy, ponieważ jakiś czas księdza nie było i jest to duża grupa, bo to jest w samym Aberdeen mieszka około 20 tysięcy Polaków. Na mszy świętej jest w niedzielny jest około 1000 Polaków. Na przykład czy w Brockburn, czy w Livingston, czy w Edynburgu na mszy świętej mieliśmy 100-150 Polaków, na dwóch mszach około 300. Także i często było tak, że mogłem współpracować z moimi współbraćmi, księżmi, którzy tam też pracują, a tu jestem sam. Więc to jest dodatkowa dla mnie trudność i też sobie cenię tą właśnie pomoc ludzi świeckich, którzy z księdzem współpracują i realizują też nie tylko zadania szkoły polskiej, to jest szkoła katolicka, czyli historia, język polski, ale również to wychowanie wartości, czyli również katecheza i modlitwa, przygotowanie do sakramentów, świadectwo wiary, te wszystkie elementy, które są ważne w wychowaniu i w pracy z dziećmi. Wygląda na to, że ksiądz jest zadowolony. Zadowolony jestem, najbardziej. A co? W polskiej szkole. No bo dobrze. Chciałby pani, żeby mnie zadowolony? No nie,
no nie chciałam. Po prostu próbuję dowiedzieć się prawdy. No wspaniale, wspaniale. Dużo dobrego tutaj usłyszeliśmy o polskiej szkole. Myślę, że czas na takie może małe podsumowanie. Mówiliśmy o tym, że polska szkoła będzie obchodziła swoje 10 urodziny, ale nic nie było jeszcze o programie. Może pani dyrektor trochę opowie. Rozpoczynamy wszystko w sobotę następnego tygodnia, 7 października. O godzinie 11 już przyjeżdża do nas pani konsul z Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Edynburgu i będzie zwiedzać szkołę Harlow. Po tym przechodzimy do Grammar School i tam będziemy zwiedzać klasy pani pozna dzieci z naszej szkoły, tam z nimi chwilę porozmawia. Przepraszam, jeszcze o 9, zaczynam o 9.30, dzieci z Harlow przychodzą do naszej szkoły na przedstawienie i wszystkie dzieci będą uczestniczyły w przedstawieniu, cała szkoła razem. Natomiast później właśnie mamy to odwiedziny pani konsul i później zaczynamy przedstawienie dla rodziców i gości i ono się zaczyna o godzinie 12.30 w naszej szkole, więc zapraszam wszystkich rodziców i będziemy gościli właśnie panią konsul, będzie oczywiście ksiądz tutejszy, nasz duszpasterz, ale też będą goście z Polish Association, zaprosiliśmy też z pana Tomasza Molendę i panią Klementynę Borowską z dwóch polskich szkół i takich innych jeszcze różnych tych związanych ze środowiskiem polskim, osoby z po prostu, które są zaangażowane w jakiś sposób w to środowisko. Więc i po tym będzie takie spotkanie dla nauczycieli i dla pracowników wszystkich szkoły. Jeszcze, przepraszam, zapomniałam oczywiście o bardzo ważnej części naszej szkoły, to jest klub piłki nożnej, który liczy już sobie 100 osób i tam zaprosiliśmy też trenerów i żony i przychodzą też na poczęstunek. Później będzie taki oficjalny poczęstunek. Natomiast następnego dnia w katedrze o godzinie 15 będzie msza święta dziękczynna właśnie za te 10 lat bardzo, no powiedziałabym, piękne inicjatywy 10-letniej już właśnie no, tej szkoły naszej, tak? Więc tą mszą świętą jakby zakończymy te obchody 10-lecia. Skromnie, ale godnie. No nie tak skromnie, bardzo uroczyście powiedziałabym. Wszystko dopięte na ostatni guzik. Domyślam się, że tutaj w przygotowaniach uczestniczy sztab ludzi. Tak, właśnie pani Magda teraz spieszyła się na próbę generalną, która dzisiaj będzie miała miejsce w naszej szkole. Bardzo nauczyciele są pomocni, wszyscy bardzo entuzjastycznie podchodzą, robią dekoracje, wszystko robimy we własnym zakresie. Jedzenie też będzie w zasadzie robione przez nauczycieli i opiekunów, więc wszystko robimy we własnym gronie. Jest to też taka okazja dla nas, żeby się troszeczkę porozmawiać sobie, pośmiać się, to wszystko na zasadzie takiej miłego obowiązku, że tak się wyrażę, więc to też jest w szkole, jak prowadzimy zajęcia, to też nie zawsze jest ten kontakt, bo każdy jest zajęty uczniem, więc nie zawsze możemy po prostu się spotkać i czy porozmawiać, czy pośmiać się, więc... Rozumiem, że na tą uroczystość będą również zaproszeni rodzice? Tak, zapraszam wszystkich rodziców. Ja w ogóle troszkę mało może mówiliśmy o rodzicach. Ja naprawdę doceniam pracę rodziców i widzę ich zaangażowanie, widzę jak bardzo im zależy, jak często piszą i dziękują. Piękne listy czasami, naprawdę aż do łez, że tak się wyrażę, jak się je czyta, to bardzo, bardzo są takie i pogodne i przede wszystkim dziękują właśnie kadrze i nie wiem, czy jeszcze jest u nas przy szkole działa Rada Rodziców, tam też są takie trzy panie, które działają i zawsze bardzo miłe właśnie feedback od rodziców jest na temat tych pań, że takie poświęcone właśnie tej szkole naszej są i tak bardzo pomocne i próbujemy stworzyć taką atmosferę właśnie miłości, takiego
no, uśmiechu, żeby dzieci to lubiły chodzić do szkoły i nauczyciele. Są nauczycielki, które czasami, mam takie dwie panie, które mówią, że to jest ich taki highlight, jak to się mówi po angielsku, czyli przyjście do szkoły to jest ich taki najciekawszy dzień w tygodniu, więc to też bardzo cieszy, że tak bardzo kochają tą szkołę i to serce chyba też, jak widzieliście w wypowiedziach, widać wśród uczniów, że to jest miła atmosfera. Nie zawsze była, nie powiem, że to zawsze było, ale pracujemy nad tym, bo to wszyscy jesteśmy tylko ludźmi i każdy grzeszy i te zawiści, różne rzeczy się też pojawiają, ale bardzo szybko to próbujemy jakby rozwiązać i wprowadzać tą atmosferę taką właśnie pogodną i żeby te dzieci też to lubiły, tak? Wszystko dla dzieci i cieszę się, że rodzice tak dobrze współpracują ze szkołą. Naprawdę rzadko się zdarza, że dostanę jakiegoś maila tak niemiłego i widzę, że rodzicom zależy, coraz bardziej zależy, bo czasami właśnie myślą, żeby wracać do Polski i widzą sens tego, tak? Więc to jest... I praca z dziećmi jest niesamowita. Tam oczywiście, że są przypadki, że dzieci nie przychodzą w piątej klasie i nic nie znają języka polskiego. Mamy wtedy zajęcia wyrównawcze dla tych dzieci, ale widzę zaangażowanie tych rodziców bardzo, bardzo duże, naprawdę. Jest jeszcze jedna grupa ludzi, o których dzisiaj nie mówiliśmy, ale warto wspomnieć, są to wolontariusze, są to opiekunowie, którzy też pracują praktycznie za darmo. Oni pracują zupełnie za darmo, nauczyciele też część ich charytatywnie pracuje. Tak, opiekunowie są zawsze tą grupą niestety zapomnianą, a w zasadzie najbardziej pracującą też w szkole, bo oni są odpowiedzialni za to, żeby dziecko otworzyło zeszyt, zapisało temat lekcji i pracę domową też, więc bardzo dużą rolę w szkole mają. Mamy opiekunów, którzy są już w szkole od 10 lat, od samego początku i nadal 10 lat pracują za darmo. Niektóre osoby nawet nie mają dzieci w szkole, więc to też jest jakby godne podziwu i tak, ta grupa opiekunów jest bardzo zżyta. Oni tam mają swoje Facebooki, się kontaktują, czasami czytam różne wypowiedzi i to jest bardzo, bardzo mnie cieszy, że właśnie też przychodzą z wielką ochotą do szkoły, pomagają naprawdę, czasami poświęcając się, bo są i dzieci, różne są przypadki w szkole też, tak, czasami dziecko jest jakieś chore, to widzę tą opiekę taką naprawdę matczyną nad tymi dziećmi, więc bardzo się cieszę i bardzo opiekunom dziękuję i chciałabym jakoś im kiedyś wynagrodzić, ale no, niestety nie mamy jak, to znaczy może tylko uśmiechem i podziękowaniem, więc bardzo się cieszę, że właśnie tak dużo osób jest zaangażowanych. Ja również się cieszę. Ksiądz chciałby coś dodać? No oczywiście, wyrazy wielkiej wdzięczności dla tych właśnie wolontariuszy, opiekunów, którzy pomagają, bo są bardzo pomocni i bez nich ta szkoła by inaczej wyglądała, albo wręcz byłoby niemożliwe prowadzenie tej szkoły. Mhm. Moi drodzy, czas płynie nieubłaganie, mamy 2 minuty. Na koniec chciałam was zapytać o to, jakie są wasze plany, marzenia związane oczywiście z tą szkołą. To może nie wiem, czy ksiądz, czy ja? Pani dyrektor bardziej. A ksiądz nie? Ja? No więc ja nie chciałbym tutaj narzucać jakichś moich pomysłów. No, myślę, że najważniejsza jest taka zasada, jak się coś robi, to żeby robić dobrze. Mhm. Więc myślę, że żeby utrzymywać poziom, który w szkole jest i starać się właśnie ten poziom podwyższać, to co pani dyrektor powiedziała, być otwartym na wszelkie właśnie takie elementy, które będą tę szkołę ubogacały, rozwijały i pomagały uczniom w zdobywaniu wiedzy, zdobywaniu wiadomości, pomnażaniu talentów. Mam 10 lat, jakoś udało nam się przeżyć i tą szkołę rozwinąć. No teraz mamy już szkołę w 2 budynkach od tego roku. To była bardzo trudna decyzja do podjęcia, ale mi się wydaje, że bardzo właściwa. Mam nadzieję, że te dzieci, chciałabym w przyszłości może stworzyć jakiś taki właśnie klub tych młodzieży, taki silny, który byłby, żeby te dzieci się w przyszłości wspierały, jak już dorosną, żeby zawsze mogły wracać do tych korzeni, do tych
przyjaźni ze szkoły podstawowej i żeby później, wiadomo, mieli piękne życie te dzieci. Chciałabym, żeby były szczęśliwe i żyły w takim duchu właśnie chrześcijańskim i wiedzieć, skąd pochodzą i dlaczego żyją, tak? Jaki jest cel naszego życia, jaki, że ta ojczyzna jest i po prostu próbujemy, mamy różne w szkole wydarzenia, które zachęcają do tej poznawania i Polski i zainteresowania Polską. Mamy wigilię, mamy różne akcje charytatywne, mamy wystawy o żołnierzach wyklętych, o Janie Pawle II, o Józefie Piłsudskim. W tym roku będziemy mieli wystawę malarstwa polskiego, więc przyjadą dwie artystki z Polski. Mamy zespoły taneczne, przyjeżdżają do nas, mamy warsztaty muzyczne, rekolekcje, przedstawienia, na przykład opowieść wigilijna na 11 listopada, na 3 maja. Jeździmy na wycieczki, na pielgrzymki. Każdego roku próbujemy zrobić coś nowego, żeby te dzieci poznawały, żeby każde dziecko, jak już jest 7 czy 8 lat, żeby nie było cały czas to samo. I myślę, że to powoduje, że te dzieci też bardzo dużo mają w sumie ogólnie dobrą wiedzę o Polsce i mam nadzieję, że to się tak utrzyma na przyszłe lata i zachęcimy dzieci do polskości, będziemy właśnie wszystkie dzieci będą mówiły, że jestem dumny z tego, że jestem Polakiem, tak? Bo mamy z czego być dumni. Dziękuję Pani Janu. Bardzo Wam dziękuję za przybycie dzisiaj do studia. Mam nadzieję, że nie było ciężko trafić. Przypomnę, że moimi dzisiaj gośćmi była Pani Joanna Forycka, dyrektor z Polskiej Szkoły im. Świętego Stanisława Kostki w Aberdeen, ksiądz Janusz Wilczyński, duszpasterz Polaków w Aberdeen oraz Pani Magdalena Wsorkiewicz, wicedyrektor tejże szkoły, aczkolwiek już opuściła studio kilka dobrych minut temu. Mam nadzieję, że audycja Wam się podobała. Wam oczywiście bardzo dziękuję za wspaniałą audycję i życzę dalszych sukcesów i satysfakcji z nauki w tejże szkole. Dziękuję. Dziękuję. Słuchacie Śniadanie po polsku.